Zapraszam na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem rabatowym MATROM dostaniecie końsy 5% taniej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to pierwszy odcinek z nowego dodatku do FIFA 18, którym jest oczywiście edycja World Cup 2018. W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować cutscenki, które zobaczymy po przegranym oraz wygranym finale Mistrzostw Świata w Rosji. Sprawdzimy oczywiście, jak będą zachowywać się kibice, komentatorzy oraz zawodnicy przegranej, jak i wygranej drużyny po ostatnim gwizdku sędziego. Jednak zanim zaczniemy, chciałem Was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie łapki w górę, tak aby ten materiał mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienie o moich nowych filmach. Natomiast bez zbędnego przedłużania przejdźmy bezpośrednio do sedna sprawy. Aktualnie na swoich ekranach możecie zobaczyć przeprowadzoną przeze mnie symulację przebiegu Mistrzostw Świata w Rosji. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że taki wynik reprezentacji Polski byłby naprawdę ogromnym zaskoczeniem. Jednak chyba sami rozumiecie, że nie mogłem wybrać innej reprezentacji do przeprowadzenia tego eksperymentu. Nie zamierzam również w ten sposób pompować balonika, tak jak nasze krajowe media. Ważne, aby nasi reprezentanci najpierw skupili się na wyjściu z grupy, a to co będzie potem, to już zobaczymy. Także w tym momencie nie pozostało mi już chyba nic innego, jak tylko zaprosić Was do obejrzenia tego wielkiego finału. tysięcy kibiców na stadionie i miliardy przed telewizorami już czekają na ten mecz. Panuje tutaj piękna atmosfera. Miejmy nadzieję, że przełoży się to na wielkie emocje. Na finał Mistrzostw Świata mają przyjemność zaprosić Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dla wielu reprezentacji Mundial w Rosji jest poważnym wyzwaniem, nie tylko sportowym, ale też logistycznym. Co prawda w azjatyckiej części kraju mecze odbywają się tylko na jednym stadionie i to tuż za Uralem, ale mimo to odległości między skrajnymi miastami sięgają 3000 km. Jest gwizdek sędziego, jest pierwsze podanie, zaczęli. Mecz, na który czekali wszyscy, w którym wszyscy chcieli zagrać. Zobaczmy, kto zostanie nowym mistrzem świata. Blisko pole karne. Raz na 4 lata mamy takie święto futbolu, 2 lata selekcji, a na koniec 2 jedenastki. Najlepsze w tej chwili na świecie walczą o ten piękny puchar. Wspaniała oprawa, stadion w Moskwie. Strzela i gol! Jakże ważna to bramka! Mamy 1-0. Pierwszy celny cios w tym meczu. Znakomicie to zrobił. Podkręcona piłka, nie do obrony. Takie gole ogląda się z prawdziwą przyjemnością. Oszukał obronę. Oddaje strzał. Pewna interwencja, ma piłkę w rękach. Piszczek. Robert Lewandowski. Uderzenie. Ajaj! Nie ma bramki. Spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Zaparkowali autobus przed własnym polem karnym i czekają na rozwój wypadków. Nieudana próba. Zdecydował się na strzał. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Blisko pole karne, może strzelać. Piotr Zieliński. Lewandowski. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Jest! Bramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szybko. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Idzie do przodu. Piotr Zieliński. To była jego druga okazja w tym meczu na bramkę. Tym razem się nie udało. Bramkarz zachował się fantastycznie. Thiago. Andres Iniesta. Morata. David Silva. Zobaczmy, może teraz. Sędzia się nie zawahał. Pokazuje. Bramkarz nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce.
No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Prostopadłe podanie i jest niebezpiecznie. Ach, szkoda, nie trafił. Natomiast tak jak wspomniałem na samym początku, moim głównym celem w dzisiejszym materiale jest zaprezentowanie Wam cutscenek po wygranym oraz przegranym finale. Dlatego już za chwilę zobaczycie te przepiękne obrazki związane z wygraną finale Mistrzostw Świata w Rosji. Chciałbym również, abyście zwrócili szczególną uwagę na zachowanie kibiców, komentatorów oraz zawodników zarówno wygranej, jak i przegranej drużyny. Wzruszenie odbiera mi głos! Tyle lat czekaliśmy na ten dzień, spełnienie marzeń, spełnienie snów, ale dziś Polska to najlepszy zespół świata. Brawo, brawo, brawo! Ogromna praca, sukces piłkarzy, trenera i całego sztabu. Kochamy Was! Wspaniały turniej, wspaniałe jego zakończenie. Teraz jeszcze Polacy zebrali się w kółku, by odtańczyć taniec zwycięstwa. Do końca życia będziemy pamiętać ten wieczór. Jakże często będziemy do niego wracali. Fotoreporterzy przygotowani, popatrzmy, wszyscy czekamy na ten moment i za chwileczkę, tak, są mistrzami świata! I to nazwa ich kraju dołączy na podstawie pucharu do tych już tam widniejących, począwszy od RFN z 1974 roku, dołączy do wspaniałej historii tych turniejów. I ten puchar zaraz będzie wędrował, będą go sobie przekazywali, każdy chce go dotknąć. Ruszyli w stronę sektorów zajętych przez kibiców, których doping poniósł ich dzisiaj do tej historycznej wygranej. Wyciągają puchar w ich stronę, jakby chcieli powiedzieć, to należy także do Was, to także Wasza zasługa. Nie byłoby tutaj nas bez Was. Opłaciło się jeżdżenie po całej Rosji, by dopingować, by wspierać zespół. Teraz mogą się cieszyć, delektować tymi chwilami. A teraz na koniec czas na ostatni punkt programu, czyli pamiątkowe zdjęcie z pucharem. Błyskają flesze, trzaskają migawki, nowi mistrzowie uwiecznieni przez fotografów. Oczywiście na potrzeby tego eksperymentu rozegrałem ten finał ponownie, aby zaprezentować Wam również ten czarny scenariusz przebiegu finału Mistrzostw Świata w Rosji. Dzięki temu będziecie mieli bezpośrednie porównanie wydarzeń na boisku po ostatnim gwizdku sędziego w przypadku przegranego oraz wygranego spotkania finałowego. Już wchodzą powoli na podium, by za moment odebrać tę najważniejszą nagrodę. Puchar świata, którego replikę zabiorą potem ze sobą. Wszyscy w napięciu wyczekują na ten moment. Kapitan drużyny już gotowy, już zaraz chwyci trofeum i wzniesie je w górę w triumfalnym geście. Wszyscy podekscytowani, fotoreporterzy przygotowani. Popatrzmy, wszyscy czekamy na ten moment i za chwileczkę, tak, są mistrzami świata! I to nazwa ich kraju dołączy na podstawie pucharu do tych już tam widniejących, począwszy od RFN z 1974 roku, dołączy do wspaniałej historii tych turniejów. I ten puchar zaraz będzie wędrował, będą go sobie przekazywali, każdy chce go dotknąć. I teraz podbiegają do trybun, do sektorów zajętych przez kibiców, którzy im towarzyszyli, którzy w nich wierzyli, by cieszyć się razem z nimi i podziękować za doping. Niezapomniane chwile dla fanów, błyskają flesze, każdy chce mieć zdjęcie na pamiątkę. Warto było przemierzać te niezliczone kilometry, by być drużyną, by móc się razem z nią cieszyć z tego triumfu. Podziękowali kibicom, a teraz ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia z pucharem. Zdjęcia, które obiegnie cały świat. Oto kolejni bohaterowie w historii futbolu. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę, zostawiając łapkę w górę, tak aby ten materiał mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Koniecznie dajcie również znać, jakie są Wasze pierwsze wrażenia odnośnie tego trybu. Także trzymajcie się, na razie i piona! So I'm never stand stuck. Don't be acting starstruck every time they show you love. Hey, but now they tell me I switched up. Take this backwood to the face, then grab.